Na ile procent Cię ucieszył ten dzisiejszy mecz, bo jako bramkarz ten gol na 4-1 w doliczonym czasie, to chyba troszkę Cię zirytował. Tak, no na pewno. Zawsze bramkarz chce grać na 0-0, ale cóż, najważniejsze są, w naszej sytuacji było najważniejsze 3 punkty, tak? Zawsze z tego wychodzę, że priorytet stawiam dla zespołu, a co będzie dalej, no jestem, stoję między tymi trzema słupkami i staram się pomóc zespołowi jak najlepiej. Na pewno była to ostatnia doliczona minuta, tak? Rzut wolny. Wiadomo, że już tam koledzy patrzyli na pewno już na zegar, że już praktycznie Pogoń nie jest w stanie nam nic zrobić i gdzieś te krycie było odpuszczone, ale na pewno trener z tego powodu nie będzie zadowolony. Jak czujesz się w tej drużynie pod takim względem, powiedziałbym, mentalnym, bo od kiedy wskoczyłeś do bramki, to drużyna wygląda dużo lepiej, jest pewniejsza na boisku, robi dobre wyniki, czujesz się takim liderem, który może gdzieś tam z tyłu natchnął tą drużynę do lepszej gry na boisku? Nie, uważam, że zespół jest zespół, tak. W tej chwili można powiedzieć, że mam taki zespół, że nie ma jednego lidera, tak? Że ten zespół ciągnie kilka osób. Cieszę się, że wróciłem, tak? I że poprawiły się również wyniki zespołu, ale myślę, że to jest bardziej zasługą zespołu, że tak jak mówiłem po Legii Warszawa, że to był taki czas, że każdy musiał przemyśleć, co zrobił dobrze, co zrobił źle i ile dał dla klubu, żeby ten klub był w tym miejscu, w którym jest to obecnie. Myślę, że to pomogło i trzeba się z tego cieszyć, że kolejne 3 mecze i mamy komplet punktów. Sam jesteś w trakcie robienia odpowiednich licencji trenerskich, to jak z punktu widzenia takiej osoby bardziej doświadczonej w tej kwestii ocenisz wejście trenera Bartoszka do szatni Korony? Jak kluczowa jest jego rola w tym, że Korona teraz przezwyciężyła ten dołek i już 3 mecz rzędu wygrała? Papiery już mam, w trakcie już nie jestem, także skończyłem. Czekam. W trakcie na lepszą licencję. No tak, ale to żeby zrobić lepszą licencję, to trzeba jeszcze być asystentem albo prowadzić zespół, także to nie jest tak łatwo. Cóż, na pewno nie miał aż tak trudnego wejścia, tak? Bo przyszedł, można powiedzieć, już po takiej, jakby można powiedzieć, wyczyszczeniu troszeczkę naszych głów, bo zwycięstwo na Termalice dało ten komfort psychiczny dla zespołu, że te 6 porażek, które było, w jakimś stopniu zostały już zapomniane, tak? Te głowy zostały wyczyszczone, ale przyszedł trener, który wprowadził nową jakość, tak? Wiadomo, że kiedy przychodzi nowy trener, to my jako zawodnicy, każdy z tych 25 osób, które są w kadrze, liczy na to, że to na niego postawi, tak? Że każdy ma do tej pory tak zwaną carte blanche, tak? Czyli każdy ma tą wyczyszczoną kartę i będzie, jeśli się pokaże dobrze na treningach, to on dostanie tą szansę, także to jest tylko na plus, bo każdy pracuje i przy takich wynikach każdy chce grać, no, każdy chce się cieszyć w 100% potrzebny dla tego zespołu. Notując tak fajną pasę po 3 wygranych rzędu przed Piastem Gliwice, w ogóle nie patrzycie na rywala, tylko skupiacie się tylko i wyłącznie na tym, co wy możecie znowu pokazać w kolejnym spotkaniu? Nie, no na pewno. Dzisiaj jest jakby dzień i można powiedzieć noc, bo dzisiaj mamy Andrzejki, to wiadomo, że jest dzień, żeby można było troszeczkę odetchnąć, złapać troszeczkę luzu, na pewno też troszeczkę pobawić się, bo to też jest potrzebne. Oczywiście z umiarem, tak? Jutro mamy zresztą trening rano, także sobie na za dużo nie można pozwolić, także na pewno od jutra będziemy już myśleć nad Piastem Gliwice, tak? Bo zostały 3 kolejki do końca rundy i dobrze by było, żeby jak największą ilość punktów zdobyć, żeby ta wiosna nie była nerwowa, żeby była spokojna, żeby trenerzy w przerwie zimowej mogli popracować jeszcze nad tym, aby zespół mógł się dalej rozwijać.